Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu z boksem w siedzibie Polskiego Związku Bokserskiego. Mamy dzisiaj znamienitych gości, trenerów reprezentacji Polski, kadetek i kadetów, którzy wrócili właśnie z Włoch. Kilka dni temu zakończyła się impreza, w której nasza reprezentacja i męska, i kobieca ma się czym pochwalić, aż 8 zdobytych medali. Panowie Dariusz Kochanowski i Kamil Gorząd. Zacznijmy od Kamila, bo ten łup medalowy troszkę większy był w waszym wykonaniu. No i cóż, 2 złote medale, 1 srebrny, 2 brązowe. Jak to w ogóle wyglądało? 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. 2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy. Jak to wyglądało od kulis? Cała ta otoczka Mistrzostw Europy. My wiedzieliśmy, że mamy mocne dziewczyny, tylko nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało na tle Europy. I jak pojechaliśmy, to jest to podstawowe pytanie zawsze przy imprezach sportowych. Tak, i jak pojechaliśmy, no to po tym losowaniu mówię, no jesteśmy w stanie wyrwać tam trochę tych medali, ale nie wiedziałem... Ale na czym polegało korzystne losowanie? Korzystne losowanie polegało na tym, że nie zawsze trafiliśmy na faworytki danej wagi, bo już jak jechaliśmy tam, to mieliśmy tak mniej więcej research zrobiony, gdzie w jakich wagach, jakie mogą być mocne zawodniczki. Oczywiście, mówię, te, które przegrały, nasze zawodniczki, to przegrały z finalistkami Mistrzostw Europy. Każda z nich była w finale, ta nasze przeciwniczki. No najgorzej trafiła nasza Maja Razi, która przegrała z dwukrotną mistrzynią Europy Rumunką, która w tamtym roku wygrała z Karoliną Kun. Więc mówię, no losowanie, jak losowanie, no nie zawsze liczymy na to, żeby trafić na słabszą czy coś, no bo tak jak my jeździmy na zawody, to tłumaczymy dziewczynom, że w pierwszych walkach mają się szykować na najgorsze boje, że trafiają od razu na mistrzów świata. I pierwsze walki będą najgorsze. No ale z drugiej strony wiemy, żeby się wbić w turniej, to trzeba te z walki na walkę. Dziewczyny boksują coraz lepiej, więc też nam zależało, żeby te losowanie jakoś trochę szczęścia mieć. No i tutaj mieliśmy trochę szczęścia, ale też dziewczyny pokazały wielki charakter, bo żadna dziewczyna nie przegrała ze sobą. Każda walczyła do końca. Potrafiliśmy wyrwać gdzieś tam u jakiegoś sędziego jakąś rundę. Więc ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z wyniku, jeśli o to chodzi. Ale plan minimum jakiś miał Pan swój przed wyjazdem, tak szczerze mówiąc? Plan minimum mieliśmy 3 medale i tak chcieliśmy 3. Mówię, jak będzie 1 finał, no to będę multum happy. Jak będzie 1 złoto, to mówię, bardzo, będzie... Bardzo happy. Tak, a teraz było bardzo, bardzo happy. Wiadomo, że z walki na walkę mówimy, no możemy to wygrać, tam to nie jest jakaś dobra, nie? I tak patrzymy i tak naprawdę tak mamy 6 walk, które mówimy, ej, no my to wygramy, nie? Tylko ułożymy odpowiednią strategię i jesteśmy w stanie naprawdę wywalczyć te finały, żebyśmy zrobili jak najwięcej tych finałów. W finale zabrakło nam ukini krówki, tego najbardziej mi żal, bo wygraliśmy dwie rundy, a przegraliśmy walkę, sędziowie tak się rozłożyli. No i mówię, no i to było takie moje najbardziej taka bolączka, gdzie mówię, kurde, 3 złoto by było i byśmy pierwsze miejsce w Europie zajęli, a tak zajęliśmy 2 za Anglikami. No ale z drugiej strony, jakby dawali mi 2 złota i 2 srebra przed zawodami, to też bym wziął. A powiedz właśnie w miarę jedzenia. O Boże, jedzenie. Wszyscy myślą, że my sobie jeździmy tam na wakacje. Każdy mówi, ale masz fajnie, Kamil, jedziesz do Włoch, czy jedziesz gdzieś tam, to pyszne jedzenie. A codziennie makaron. Codziennie te mięso, te same. My tam naprawdę, my tam jemy czasami po restauracjach, żeby iść coś zjeść. Śniadania włoskie na słodko. Ja nie cierpię śniadań na słodko. 2 razy jadłem tego croissanta z jogurtem, no już później niestety, no jedliśmy sobie coś tam swoje, jakieś banany, musli Łukasz kupił z mleczkiem, to zjedliśmy. Ale tak to nie jest tak ciekawie, tak jak wszyscy opowiadają dookoła, że człowiek jedzie na wakacje. Mieliśmy ten plus, że hotel był bardzo ładny, mieszkaliśmy przy morzu, spacery nad morzem, nasłonecznianie codziennie, co nam dodawało jeszcze większej energii. Ale to było tylko tyle z tego, bo jedzeniem jakoś nas tak nie przekonali Włosi. A jak ta grupa scementowana jest? Będą nowe postaci? Czy jest duża konkurencja, jeśli chodzi o reprezentację naszych kadetek? Kadetki o tyle są dobrze, że te, które przegrały te walki, są pierwszy rocznik kadeta, czyli za rok jeszcze się załapią. Nadi Formeli udało się zrobić wynik, bo ona zdobyła brązowy medal w pierwszym roku kadeta. A te, które poszły, te, które są drugi rok kadeta i które zdobyły medale, to one idą teraz do juniora. Także mi się tak ładnie rozłożyło. Z młodziczek przyjdą te, które zrobiły medale z tam na Europie, więc mam nadzieję, że pod koniec roku usiądę i sobie to wszystko sprawdzę i zdeklaruje mi się następne kadry na następne lata. Pan Kamil jest rozanielony, a pan, panie Dariuszu, jakie ma wrażenia po tej... Ja myślę, że impreza udana. Nie ma co kryć, tak po cichu. Też liczyłem na 2 medale, są 3. Tutaj wielkie brawa dla Fabiana Urbańskiego. Jest to kadet pierwszy rok, a więc jest wicemistrzem Europy. Pokazał 2 walki wspaniałe z silnymi, naprawdę bardzo silnymi zawodnikami z Azerbejdżanu. Tak. No ale pokazał, że jest technicznie dobrze wyszkolony i tak samo drugą walkę miał tego Rumuna, przepraszam, też. Kawał chłopa i też technicznie wszystko. Dopiero finał był dla niego. Tak, był słabszy fizycznie, ale mówię, zostawił charakter, na ile było go stać. Zrobił wszystko, co mógł. No. Jeśli chodzi o przygotowania, był pan, pamiętam, widziałem fragment wywiadu zrobiony z panem przez Mariusza Serafina, zadowolony z tego, jak to wszystko przebiegło do momentu wylotu. To znaczy powiem tak, generalnie od początku roku tak objąłem tą kadrę kadetów i prowadzę również juniorów. Uważam, że to był strzał w dziesiątkę, tak jak wcześniej o tym mówiłem, z tego względu, że powiedzmy od początku roku te zgrupowania, które mieliśmy w COS-ach, robiłem wspólnie kadet i junior, więc ci kadeci nakręcali się, chcieli, że tak powiem, no, tym starszym dokopać albo dorównać, więc tutaj była rywalizacja, a mówię, no jeżeli nie ma rywalizacji, no to nie jest 100% pracy. I z tego byłem bardzo zadowolony, no do tego doszło, tak, potem powiedzmy po mistrzostwach Europy juniorów, tak, juniorzy dostali po prostu wolne, w klubach się przygotowują, ze względu na to, że tak samo dużo mieli opuszczonych lekcji, wiadomo, cały czas grupowanie, więc też boks, sport sportem, ale pewne rzeczy trzeba dopilnować. No i jeśli chodzi o losowanie, zapytam jeszcze, bo pan Kamil Gorząd mówił o tym, że w przypadku dziewczyn mniej więcej tak się ułożyło, jakby sobie chciał to poukładać, natomiast jeśli chodzi o kadetów? Znaczy, ja powiem tak, no, jeżeli chodzi o losowanie, no to jest boks, no, różne rzeczy się już widziało, tak jak tutaj tak, z Azerbejdżan, mocna ekipa, przecież wszyscy wiemy. I, no jeżeli jesteśmy, cały czas to wpają chłopakom, jeżeli robota jest zrobiona na full wypas, to nie ma czego się bać, tylko trzeba wchodzić i to, co potrafimy, robimy, a tym bardziej nie kryję, dużo dały nam zgrupowania międzynarodowe, tak? Bo w Zakopanem byliśmy z kadrą, pierwszą kadrą kadetów, jeżeli chodzi o Ukrainę, a więc prawie 2 tygodnie ciężkiej pracy, na koniec zakończone 3-dniowymi sparingami, więc ja już tam widziałem, że mamy potencjał, tak samo trenerzy z Ukrainy właśnie powiedzieli, że widzą kilku chłopaków, którzy naprawdę na Europę mogą się liczyć. A jak wygląda selekcja, jeśli chodzi właśnie o kadrę kadetów? Czy to jest szeroka grupa zawodników, z których pan dokonuje wyboru? Tak, no jeżeli chodzi o kadetów, tak, w tym roku ich przejąłem, więc pierwsze te zgrupowania były tak zwane selekcyjne, czyli powoływałem, strzelam, tak, mistrzów Polski, wicemistrzów Polski z Olimpiady, tak, czy tam z młodzików i po prostu, no niestety, wielu nie wytrzymało tej selekcji i po prostu na jakiś czas sobie podziękowaliśmy. No i został ten trzon, z którym żeśmy do mistrzostw Europy, że tak powiem, no doszły tam, powiedzmy, po mistrzostwach Polski, tak, w 46 Uściniak, doszedł również właśnie ten brązowy medalista Rondoś Igor i tak jak mówię, potem jeszcze mieliśmy zgrupowanie wspólnie 4-dniowe w Wałczu z kadrą, pierwszą kadrą również Niemiec, która również się przygotowywała, zakończone w Człuchowie meczem międzynarodowym. Wynik był remisowy, walki naprawdę na dobrym poziomie, sparingi. Generalnie przez te 3-4 dni cały czas był kontakt z tymi zawodnikami z Niemiec, więc tutaj też chłopaki uwierzyli po sparingach, że to jesteśmy gotowi z każdym. I taki diabeł straszny. Tak jest. I jak wyglądają plany, jeśli chodzi właśnie o polskich kadetów na najbliższe miesiące, na rok jeszcze 2022 i 2023? No w tej chwili to tak samo wróciliśmy z tych mistrzostw Europy, chłopaki wrócili do miejsca zamieszkania, do macierzystych klubów, tam się przygotowują, o ile się nie mylę, pod koniec października mamy po raz pierwszy te mistrzostwa Polski U17, więc te roczniki już będą rywalizować z sobą. Będę miał przyjemność tam pojechać, obserwować i powiedzmy już sobie jakiś plan na przyszły rok, taką grubszą, no, szerszą kadrę, a potem będziemy selekcję prowadzi, bo a dziewczyny? Dojdą jeszcze tak samo? To wszystko tak samo wygląda, tylko że my jeszcze z trenerem mamy Mistrzostwa Świata Juniorów i Juniorek, więc przed tym trzeba zrobić obóz. Finansowania B będą, jeżeli pozwolą, no to na pewno zrobimy ten jakiś obóz, ten U17, jeżeli się uda, żeby te dziewczyny już tak mniej więcej się poznały. No zobaczymy, mówię, wszystko zależy od funduszy, które będziemy mieć. Mistrzostwa Polski Młodzików, które odbyły się niedawno w Bytowie, pokazały, że ta scena, ta geografia, jeśli chodzi o ten młody boks polski, jest bardzo szeroka. Wiele jest tych podmiotów, wiele tych miast, wiele klubów, z których rekrutują się ci, którzy później stają na podium. Wy z pewnością, panowie, też musicie być cały czas czujni, cały czas w ruchu, w podróży, przyglądać się temu wszystkiemu, jak te młode postaci się pojawiają. To wygląda tak właśnie, że fajnie, że są te roczniki, szczególnie, bo chłopaków było już wcześniej, ale fajnie, że dziewczyny mogą się pokazać. Fajnie, że mamy medalistki mistrzostw Europy. Wiadomo, że no nie zawsze, bo niektóre nie strzeliły się z forum i mimo to, że zdobyły medal mistrzostw Europy, to nie zdobyły jakiegoś wielkiego uznania na mistrzostwach Polski. Ale to nikogo nie przekreśla, mówię, no każdy dostanie szansę, zobaczymy, kto skorzysta. Tak samo obserwuję, tak, to wiadomo, teraz wielki sukces na młodzikach. Przedtem cały czas w kontakcie z trenerem kadry, jeszcze był trener Jagiełło, a więc cały czas dawał mi relacje, tak, gdzie się pojawił jakiś nowy chłopak, czy coś, ja powiedzmy sobie tam jakieś notatki rozpisuję, no i potem ten wynik. I tak jak mówimy, tak, tutaj mamy fajnych chłopaków, bo zależało mi na tym, żeby ten rocznik 2007, czyli pierwszy rok kadeta, żeby połowa drużyny mogła pojechać na te mistrzostwa Europy. I tam był przecież i Sułek, to jest 2007, Fabian, tak, wicemistrz Europy 2007, jeszcze tam ze dwóch chłopaków jest z tego rocznika 2007 i niech zobaczą tą imprezę tak na żywo, że to nie jest nie wiadomo co, tak, bo każdy z nich naprawdę, można powiedzieć, młodzi chłopcy, a naprawdę serducho zostawili w tym ringu i tak jak powiedziałem, mam szacun dla nich i myślę, że dalej będziemy współpracować w ogóle jako kadra. Naprawdę uważam, że udało mi się stworzyć taką dobrą atmosferę. Jeden za drugiego, jak to się mówi, trzymają, dopingują na zgrupowanie, wiadomo, i dyscyplina, to wszystko musi być, kiedy można się i zabawić, że tak powiem, w cudzysłowie, tak, ale praca, jeszcze raz praca, bo z tego niestety samo się nie zrobi, o tak powiem. Znakomici fachowcy Dariusz Kochanowski i pan Kamil Gorząd, którzy opiekują się reprezentacjami, między innymi właśnie kadetek i kadetów w naszym kraju. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym programie. Dziękujemy. Dziękuję. A w Śniadaniu z boksem znamienici goście Paweł Skrzecz, nasz znakomity pięściarz, medalista największych imprez w boksie olimpijskim. Witam serdecznie. Witam i pan Daniel Kreft, który organizował Mistrzostwa Polski Młodzików w Bytowie. Imprezę też, która miała niesamowity wymiar. Rozpocznę od Pawła Skrzecza. Miałeś okazję być w miniony weekend w Toruniu, gdzie odbywał się turniej bokserski Zygmunta Krygiera. Też bardzo interesująca obsada i wiele ciekawych walk. Dla ciebie chwilami, jak wspomniałeś przed wejściem na antenę, troszeczkę aż przesyt nastąpił w związku z twoją pracą. No tak, no 38 walk w sobotę, 40 w niedzielę. Można się zmęczyć, jeśli siedzi cały czas przy ringu. No ale to nie ma co narzekać, bo turniej był naprawdę wspaniały. Zresztą to był 26 turniej. Ja byłem na 24 dwa razy. Nie byłem dlatego, że miałem swoje turnieje. Ale jestem tam co roku u Henia Żołnowskiego, który ten cały turniej organizuje, zresztą przyjaźnimy się bardzo blisko. Wspaniały turniej, wspaniali zawodnicy, naprawdę Heniu to organizuje tak perfekcyjnie, że z miłą chęcią tam się jeździ, o wszystkich dba, zresztą tutaj było bardzo dużo zawodników niezgłoszonych, stąd tyle tych walk. I mimo to, że byli niezgłoszeni, to zawsze znalazło się na ich miejsce, Heniu zgodził się na to, żeby boksowali. Ja nie wiem, czym podjął taką decyzję u siebie na turnieju, jakby mi to przyjechało tyle ludzi, żeby ciągnąć to aż tyle. No, czyli taki spontan. Tak, tak, taki spontan. Także no, bardzo fajny, wspaniały turniej, fajne walki. Trochę to było męczące, bo naprawdę no, 40 walk, patrzeć w te karty, w te cyferki, numerki, to... Ale wszystko się skończyło bardzo dobrze. Wspaniały turniej, jak zwykle bardzo kocham Toruń, lubię tam jeździć. Byłem osiołka, pogłaskałem jak co roku. Tak. To niewątpliwie. Natomiast pan Daniel ma za sobą już troszkę więcej dystansu od momentu zakończenia imprezy, która też w Polsce odbiła się w środowisku pięściarskim i nie tylko szerokim echem. Jakie wrażenia po tym właśnie evencie? No dobre właśnie, bardzo dobre. Myślałem, że będzie więcej jakichś niedociągnięć czy coś takiego, bo to pierwszy raz organizowaliśmy tak dużą imprezę. Dostaliśmy tam taki kredyt zaufania od związku na tą imprezę, bo klub dopiero istnieje 8 lat. Nigdy nie było żadnej tradycji boksu w Bytowie. No i chciałem zrobić coś większego, żeby to jakoś wyszło. No i wyszło chyba bardzo dobrze, z tego co słyszę. Nie było żadnych, przynajmniej nie dostałem żadnych negatywnych opinii i od sędziów, i od wszystkich klubów. Finał zrobiliśmy, no tak jak chciałem od samego początku, tak jak gala zawodowa. Były telebimy, były światła, było wyjście, było ciemno, cała sala była przyciemniona, chociaż to zaczęliśmy o 12 w dzień, w południe, w sobotę. No i no wyszło bardzo dobrze, moim zdaniem, zdaniem reszty chyba też. Z tego co tam słyszałem, najlepsze mistrzostwa na pewno młodzików i młodziczek w historii tutaj PZB, tak? Ale... Był mój syn jako trener i muszę przyznać, że właśnie taka była jego opinia, że bardzo dobra organizacja, że wspaniały turniej, że naprawdę aż się dziwił, że w takim małym środowisku potrafią taki fajny turniej zorganizować. I ja patrzyłem z kolei na medalistów i tutaj rozstrzał jest też rzeczywiście ogromny. Mieliśmy tam między innymi Mielec, mieliśmy oczywiście tradycyjnie przedstawicieli Śląska, praca Roberta Gortata między innymi, ale także z północy Polski, z centralnej. Serce rzeczywiście rośnie. No fajnie to wyszło i my jako ten mały klub i taki początkujący, można powiedzieć, się raczkujemy i się uczymy, patrzymy, doglądamy. Jestem tam sam i prezesem, trenerem i organizatorem i wszystkim, także z żoną, która mi też bardzo mocno pomaga, w ogóle cała rodzina tam była w to zaangażowana. Moich 3 synów, w tym jeden też i boksował, i też musiał rozkładać rynki. Ile ma lat? 14. No bo też boksował, został mistrzem Polski w kategorii 66 kg. Dlatego też chcieliśmy zrobić tych młodzików. No wyszło fajnie, no co? Są deklaracje ze strony związku, że w przyszłym roku Bytów też będzie gościł jakąś dużą imprezę? Nie, no też przyjechałem właśnie porozmawiać, zobaczymy co wyjdzie po spotkaniu, może coś fajnego wyjdzie. No mamy coś w planach, ale zobaczymy jak prezes do tego podejdzie. No, myślę, że będzie dobrze. Życzę powodzenia w rozmowach, a Paweł Skrzecz oczywiście jest od wielu już lat organizatorem imprezy Paweł Skrzecz Zaprasza. Dzisiaj mówimy kilka dni przed rozpoczęciem kolejnego eventu o dużym zainteresowaniu młodzieży, która przyjeżdża nie tylko z Mazowsza. No tak, będzie to 34. edycja tego turnieju od 2014 roku, kiedy powstał UKS Akademia Walki, bo był tylko, jak syn prowadził to sam, to była tylko Akademia Walki, w tej chwili jest jeszcze Akademia Walki i drugi człon UKS Akademia Walki. To od 2014 roku jest to 34. turniej, który będziemy organizowali. Fenomen tego turnieju zdziwił aż mnie samego, bo robiliśmy to na tej podstawie, żeby dzieciaki, ta młodzież, która nie ma gdzie boksować, która ma problemy ze startami, mogła przyjechać i się w jakiś sposób pokazać. Rozrosło się do takiego stopnia, że mamy po 100-150 zawodników, bo 30, 40, 50 walk na turnieju i przyjeżdża cała Polska. Mieliśmy 2 razy, był to turniej międzynarodowy, bo mieliśmy i Litwinów, i Ukraińców. Także no, fenomen tego turnieju mnie zadziwia, dlatego że no, nie są tam najlepsze warunki. Nieduża sala treningowa, ring podłogowy. Turnieje są w Warszawie i w Mazowszu organizowane różnej klasy, na różnych miastach. Naprawdę w fantastycznych warunkach i tam jest ciężko skompletować 10 czy 15 walk. A u mnie jest tych walk tyle ludzi przyjeżdża. Magia nazwiska, magia mistrza, magia... No ale do mnie przyjeżdżają wszyscy i wiadomo, że przyjedzie, będzie boksował. Mało jest takich ludzi, którzy nie boksują, bo staramy się tak dobrać to wszystko, bo syn zarządza tak, że jak ktoś przysyła maila ze zgłoszeniem, to musi być podany wiek treningu, wiek zawodnika, ilość stoczonych walk. I tak są dobierane te pary, żeby nie było jakiejś nie wiadomo jakiej przewagi, żeby te walki się nie kończyły przed czasem, żeby te dzieciaki, które przyjeżdżają, ci ludzie, którzy przyjeżdżają, ci starsze osoby mogli poboksować. Wszyscy bez wyjątku muszą być w kaskach, tam nie ma senior, nie senior. Wszyscy muszą być w kaskach, my tam dbamy o bezpieczeństwo. Robimy to po to, żeby można było poboksować, pouczyć się, nie robić tam wielkich wyników. Mamy takie po prostu swoje zadanie i do tego staramy się dążyć. No i w jaki sposób, no tam się wszystko, no jakby to, takie jest jakby podziękowanie ze strony tych ludzi, którzy przyjeżdżają, bo przyjeżdżają i już są ludzie z Łodzi, z różnych miast, którzy przyjeżdżają notorycznie, są na każdym naszym turnieju. Byłem teraz w tym Toruniu, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy i już tam trenerzy jesteśmy i co, kiedy mamy, do kiedy mamy wysyłać zapotrzebowania, do kiedy mamy wysyłać zawodników. Także no, bardzo się cieszę, jestem z tego bardzo zadowolony, bo to był taki, można powiedzieć, taki mój pomysł, syn nie bardzo chciał, ten UKS, ten pomysł naprawdę nam wypalił i naprawdę jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Panie Danielu, Bytów w takim razie wpisuje się już, mamy nadzieję, na trwale w geografię pięściarstwa amatorskiego w naszym kraju. Tak panowie, a propos sportów walki, w Polsce niezwykle popularne są te freakfightowe gale i tak dalej, natomiast pan zdecydował się rzeczywiście robić to, co jest klasyką westernu, czyli właśnie pięściarstwo. Natomiast czy panowie generalnie też dajecie się ponieść nieraz w wolnej chwili temu wirowi spojrzenia na te imprezy tak zwane freakfightowe, gdzie prawda jest taka, że ma to też ogromne przełożenie na widownię, nawet wśród młodych ludzi? Ja się już na ten temat wypowiadałem niedawno, na temat tych freakfightowych, tych walk. Dziwi mnie samo takie zainteresowanie, bo te walki nie są zbyt interesujące. Te walki są, nie jest to nie wiadomo jaki poziom, ale z drugiej strony ja uważam, że jeśli ktoś znalazł sposób na pozwolenie ludziom poboksowania, zrobienia w jakikolwiek sposób walki, przygotowania się do tej walki, to już jakiś ten... I jeszcze ci ludzie zarabiają z tego, co słyszę, dość duże pieniądze, to daj Boże, niech on sobie to robi. To jest jego sprawa. To, że to jest, można powiedzieć, niedużo wspólnego ze sportem, nie, ale ten ma 150 tysięcy odsłon, ten ma 200 tysięcy odsłon, ten ma ileś... I kręci się ten młynek, każdy na tym ma jakąś możliwość zarobienia pieniędzy, każdy ma jakąś możliwość pokazania się. Wychodzą ci chłopcy, którzy no tam od komputera jest oderwany, bo wiadomo, przy tych komputerach oni siedzą głównie, jacyś tam aktorzy, już... Nasi byli sportowcy, którzy mieli być mistrzami świata, widzę, idą też w tym kierunku. No tak, tak. Tam, jedno się... nazwisko wielkie, tak. Nie jedno, bo tam już jest, słyszę, że już tam ten już zaczął ćwiczyć zapasy, ten już ćwiczy MMA. Także szukają pieniędzy. Nie jest to dla mnie, nie wiadomo jaka rewelacja, ale robi to dla mnie olbrzymie zdziwienie, no bo syn ich przygotowuje. U nas na sali jest dwóch zawodników, którzy się do nas, u nas przygotowują, był z nimi na zawodach i przyjechał i mówi, tato, w Gliwicach było 12,5 tysiąca ludzi. To żeby na bokserską galę ściągnąć tyle ludzi, to tych gal musi być, no, podzielić, no liczmy 6, no nawet może więcej. Także no, jaki to jest fenomen tego wszystkiego? No właśnie, w pracy pięściarskiej trzeba wykonać długą, rzetelną robotę, żeby gdzieś tam zostać dostrzeżonym, natomiast tu jest taka droga na skróty. Oczywiście, jak wspomniał nasz mistrz Paweł Skrzecz, niewiele to ma wspólnego z rzemiosłem pięściarskim, czy z rzemiosłem sportów walki, no ale jednak to zjawisko funkcjonuje. No, jestem no może podobnego zdania, ale też tak nie do końca, bo... Dla mnie miałem akurat styczność teraz po mistrzostwach, przyszedł do mnie chłopak, który w sobotę miał walczyć, walczył, podjął i też u nas w Bytowie jakieś właśnie takie tam nie żadne telewizyjne, ale wszyscy za to zapłacili, poszli, a chłopak nigdy w życiu nie miał ubrane rękawic ani nic. Ja mówię, ty w ogóle coś robisz ze sportem? On mówi, nie, biłem się 2 razy na dyskotece i jeżeli to usłyszałem, chciał mieć ze mną jeden trening, tylko żeby wystartować w sobotę. Ja mówię, no to w ogóle nie ma sensu. Ja mówię, wejdź sobie, dałem mu zawodnika, mu dużo młodszego, tylko lewą ręką, żeby boksował. Ja mówię, zobacz jak to wygląda. Dla mnie to była tragedia, szkoda zdrowia. To będzie do pewnego momentu, aż komuś się coś stanie, a tych zawodników dopuszczają. No, dla mnie to jest takie na pograniczu kryminału, a jakiegoś tam westernu, który na razie się kręci, bo są pieniądze i chcą ludzie to oglądać, ale moim zdaniem to się tak samo jak szybko zaczęło, szybko się skończy. Tak jest moje zdanie, nie? Dziękuję. To jest oczywiście temat na osobne opowiadanie. Dziękuję za wizytę panowie w programie Śniadanie z boksem w Polskim Związku Bokserskim. Przypominam, pan Paweł Skrzecz, nasz znakomity w przeszłości pięściarz, a obecnie człowiek zajmujący się promowaniem pięściarstwa wśród i nie tylko młodych ludzi. No i pan Daniel Kreft, który był organizatorem Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Dziękuję serdecznie za wizytę. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Ja już dziękuję serdecznie gościom naszego dzisiejszego programu Śniadanie z Boksem. Chciałbym tylko przypomnieć, że w ostatnich dniach odbyły się imprezy. 27. turniej bokserski imienia Bronisława Kubickiego, organizator KSZO Ostrowiec. Mieliśmy także turniej bokserski imieniem Jerzego Potamana, to z kolei Bojan Boks Lubań. Tą imprezą się zajmował Międzynarodowy Memoriał Leszka Błażyńskiego. Organizowała tę imprezę Bytomska Akademia Boksu. Mieliśmy także wspominany już w programie turniej bokserski w Toruniu imienia Zygmunta Krygiera i wreszcie czwarte Grand Prix Małopolski 2022. Małopolski Okręgowy Związek Bokserski był animatorem tej imprezy. Natomiast najbliższe dni Paweł Skrzecz mówił już dzisiaj w programie, że zaprasza na swój cykliczny turniej. Paweł Skrzecz zaprasza nomen omen pod tym właśnie tytułem. Mamy także 22 października turniej Puchar Prezydenta Miasta Rybnika imieniem Józefa Cyrana. Organizuje to z kolei Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Rybnik. No i wreszcie Ciechanowski, pierwszy Ciechanowski turniej bokserski. Ciechanowski Klub Bokserski jest organizatorem tej imprezy, a więc pączkuje to wszystko. Coraz więcej imprez. Miejcie to Państwo na uwadze, także zwiedzajcie hale pięściarskie.